W dzisiejszym filmie zbiorę kwiaty z drzewa potocznie zwanego akacją, a jego polska naukowa nazwa to robinia akacjowa. To drzewo nie jest naszym rodzimym gatunkiem, jednak jest już w naszym kraju tak długo, że wydaje się być od zawsze. Robinia akacjowa to drzewo, które czasami osiąga znaczne rozmiary, a jego drewno jest twarde i cenne. Jest to również roślina miododajna, pszczoły uwielbiają jej kwiaty, a my kochamy miód akacjowy. Teraz kwitnie tysiącami białych kwiatów, które pięknie pachną. Posadzone przy drogach tworzą piękne i pachnące aleje. Kwiaty akacji są bardzo wdzięcznym surowcem do zbioru. Drzewo obsypane jest kwiatami z każdej strony, wystarczy zrywać kłosy, a w domu dodatkowo oddzielić pojedyncze kwiaty. To jest równie proste, wystarczy pociągnąć, a same się oddzielają. W bardzo krótkim czasie można uzbierać naprawdę dużo kwiatów. Samo spacerowanie wśród kwitnących akacji, otoczone upajającym zapachem kwiatów, w towarzystwie śpiewu ptaków i brzęczenia skrzydeł pszczół oraz innych owadów, może bardzo korzystnie wpływać na nasz układ nerwowy. Możemy się w ten sposób zrelaksować, jednocześnie zbierając kwiaty, z których zimą możemy przygotować sobie kojącą herbatę. Teraz, korzystając z świeżych kwiatów, możemy przygotować wiele smacznych przetworów. Kwiaty akacji są jedyną częścią tej rośliny, która nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozostałe części, takie jak liście i kora, są trujące. Kwiaty akacji pomagają w obniżeniu poziomu kwasu żołądkowego, co wspomaga leczenie choroby wrzodowej żołądka oraz łagodzi dolegliwości związane z funkcjonowaniem układu pokarmowego. Działają uspokajająco, co jest szczególnie korzystne dla osób zestresowanych i podenerwowanych, pomagając odzyskać równowagę psychiczną. Herbata zaparzona na bazie kwiatów akacji ma również właściwości wzmacniające organizm. Doskonale sprawdza się jako naturalny wspomagacz leczenia przeziębienia, gdyż posiada właściwości przeciwzapalne, łagodzi kaszel oraz koi ból gardła. Kwiaty akacji są również pomocne w leczeniu problemów nerkowych oraz zapalenia dróg żółciowych. W kuchni możemy użyć kwiatów robini do przygotowania syropu, nadzienia do deserów, a także dodać je do sałatek. Kwiaty robini można marynować w occie lub słodkim syropie, aby uzyskać delikatny dodatek do sałatek, mięs, serów lub kanapek. Mogą być również dodawane do domowych lodów lub sorbetów, aby dodać im delikatny smak i aromat. Najbardziej popularne są całe grona maczane w cieście, ale można też zrobić racuchy lub pancakes, tak jak my to pokazaliśmy w przypiętym filmie u góry. Dziś przygotujemy kilka słoiczków gorącej konfitury z kwiatów akacji, ale istnieje także wersja na zimno, polegająca na ucieraniu w moździerzu samych kwiatów z cukrem i sokiem z cytryny. Aby przygotować sobie taką konfiturę, potrzebujemy kilku składników. 1 kg kwiatów akacji, 1 kg cukru, sok z 3 cytryn i 500 ml wody. Przygotowanie jest również mało skomplikowane, tak jak ilość składników. Obieramy kwiaty z gron, chwytając za ogonek i ciągnąc w dół, a kwiaty bez trudu odchodzą. Kiedy mamy kwiaty obrane, niektóre przepisy mówią o ich umyciu. Ja tego nie robię, a wy zróbcie, jak uważacie. Do garnka wsypujemy cukier i dodajemy wodę. Robimy syrop, doprowadzając go do wrzenia. Gdy syrop się gotuje, dodajemy skórki z cytryn i wrzucamy kwiaty. Wlewamy sok z cytryny i gotujemy do odparowania wody i uzyskania odpowiedniej lepkości. Może to potrwać około 40 minut lub więcej, w zależności od źródła ciepła. Możemy to sprawdzić na przykład termometrem, gdy wskazuje powyżej 100 stopni, oznacza to, że woda już odparowała. Możemy też wyłożyć kropelkę na talerzyk i zobaczyć, jaka będzie konsystencja po schłodzeniu.
Gorącą konfiturę przelewamy do wyparzonych słoików. Jak widzicie, z użytej ilości składników wyszło mi 3,5 słoika. Na drugi dzień konfitura już stężała, więc możemy jej spróbować. Akurat mamy upieczony chleb dyniowy, do którego będzie doskonale pasować. Można nią też posmarować kruche ciasteczka i wykorzystać na wiele innych sposobów. Konfitura jest lepka, bardzo słodka, ale z nutą kwiatową i nie jest to mdła słodycz dzięki dodanej cytrynie. Ktoś może powiedzieć, że to po prostu cukier i nie jest zdrowe. Tak, to w większości cukier, jednak zjedzenie takiego dyniowego chleba z taką konfiturą na przykład w zimny, ponury jesienny lub zimowy dzień smakuje wybornie, poprawia nastrój i dodaje szybko energii, co jest niezbędne, by wystartować w taki ponury dzień. Też nie zjada się całego słoika na raz, wystarczy naprawdę cienka warstwa, aby było czuć smak. Dlatego moim zdaniem takie przetwory powinno zostawiać się na zimę, a teraz jeść wszystko, co zielone i świeże. Ostatnia kwestia to fakt, że taka konfitura będzie miała tyle samo cukru, co ta owocowa ze sklepu, ale bez zbędnej chemii. Dajcie znać, co myślicie o tej konfiturze z kwiatów akacji. A może macie inne ulubione przetwory, o których tutaj nie wspomniałem? Podzielcie się swoimi sposobami z innymi, komentując poniżej. Nie zapomnijcie także zostawić lajka i subskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących przepisów kulinarnych oraz ciekawych pomysłów na wykorzystanie sezonowych składników. Dziękujemy za wsparcie i dołączcie do naszej kulinarno-przyrodniczej społeczności. Jak widzieliście przez cały film, towarzyszyły nam pszczoły, które dobierały się do samych kwiatów, jak i naszych kanapek, chyba im smakowały. W ten oto sposób wszyscy skorzystaliśmy.